To. Koliber pyta. Kamil Matys, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, w ostatnich wyborach i referendach na świecie lewicowo-liberalny establishment ponosi porażki i kompromitacje. Przykłady na wybory w Polsce i zmiana władzy, yy, zwycięstwo Trumpa w Stanach Zjednoczonych czy Brexit. Yy, na horyzoncie mamy też wybory w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Holandii. A w siłę rosną ruchy, które określają się jako antysystemowe, antyestablishmentowe. I pytanie, czy te tendencje światowe w polityce mogą się jeszcze odwrócić, czy może jednak świat powinien zaakceptować to, stosować się do nowych warunków? Wie pan, no świat nie ma swojego rzecznika prasowego, więc e, też ciężko, żeby. E, I na szczęście nie ma rządu takiego światowego e, póki co, a przynajmniej ten rząd jeszcze nie wszystko kontroluje, e, więc, e, więc ciężko mówić o świecie. Ale nie, no generalnie trend jest, jest pozytywny. To jest trend antyglobalistyczny. Znaczy lata 90. i 2000., czyli ta dominacja, hegemonia nowego, wspaniałego świata, jaka się zarysowała właśnie z marksizmem kulturowym, z, z multikulturalizmem. Z... Co to jest marksizm kulturowy, panie pośle? Marksizm... na znaczenie. Marksizm kulturowy, panie redaktorze, marksiści na Zachodzie, widząc, że Związek Sowiecki um, w, pada i że nie, nie, nieskutecznie tak naprawdę realizuje ideę, stwierdzili, że nie najważniejsza jest baza, tak? czyli warunki materialne, równość socjalistyczna materialna. Stwierdzili, że najwa najważniejsza to jest nadbudowa, czyli kultura. Marksizm kulturowy uderza w tożsamość. Uderza w tożsamość narodową, tożsamość religijną, a nawet i tożsamość płciową. I to jest marksizm kulturowy, ta formacja, która od 40, 50 lat no, przebojem w dużej mierze zdobyła większość państw Zachodu, niestety. I te standardy są dzisiaj na Zachodzie utrwalane. Takie zwycięstwa jak Donalda Trumpa dają nadzieję, że Zachód jeszcze nie przegrał, że Zachód pod wpływem no, ciężarów własnych błędów jeszcze się całkowicie nie zapadł. I oczywiście Polska musi się zacząć odnajdować w tej nowej rzeczywistości, pozytywnej rzeczywistości. Nie znaczy, że ta, nie znaczy, że ta rzeczywistość nie niesie wyzwań, niesie bardzo potężne wyzwania, ale jest szansa na to, że globalizm, czyli komunizm XXI wieku, marxizm kulturowy nie zwyciężą i nie zniszczą suwerennych narodów i państw narodowych.